Witam Was w ostatniej lekcji działu o wyciekach baz danych. Tym razem przygotowałem dla Was lekcję o tym, gdzie takie bazy są umieszczane oraz jak uzyskać do nich dostęp. Z uwagi na to, że korzystanie z tych źródeł jest naruszeniem prawa, to potraktujcie zdobytą tutaj wiedzę jako teoretyczną. Na początku pokażę Wam bardzo popularne forum funkcjonujące w zwykłym internecie. Jest to miejsce, gdzie można pogłębiać swoją wiedzę, na przykład w tematach hakerskich. Znajdziemy tu również wiele poradników i tutoriali. Funkcjonuje tutaj również dział na temat zarabiania pieniędzy na różne mało etyczne sposoby. Jednym ze śmieszniejszych działów jest ten zrzeszający facetów, którzy udrają atrakcyjne kobiety na serwisach randkowych i wyłudzają pieniądze od piszących z nimi mężczyzn. Ale skupmy się już na bazach danych. Przechodzimy na podaną poniżej stronę. Pierwsze, co musimy zrobić, to założyć sobie konto na tym forum. Polecam tutaj skorzystać z tymczasowego adresu e-mail. Gdy już je mamy, przechodzimy na stronę główną. Na górze mamy pasek z ikonami, my kliknijmy szukanie. Żeby pokazać Wam próbkę tego, co na stronie jest zamieszczane, wpiszę hasło Facebook i zaznaczę wyszukiwanie w tytule posta oraz tylko w dziale z bazami danych. Wyświetliło się nam 7 stron postów, co oznacza, że jest ich dość sporo. Są to wątki dotyczące tylko wycieków powiązanych z serwisem Facebook. Wejdźmy na przykładowy. Żeby zobaczyć treść posta, musimy najpierw na niego odpowiedzieć. Taka jest zasada na większości tego typu forach. Odpowiedź ta nie musi być górnolotna. Wystarczy zwykłe dzięki. Teraz widzimy już treść. Jest to link, w który wejdziemy. Przeniosło nas do pliku TXT, gdzie mamy zawartość zgodną z tytułem posta. Jeszcze raz powtórzę, że próby logowań lub podszywanie się pod którąś z osób jest nielegalne. Nie będę się już zagłębiał w zakamarki tego serwisu. Myślę, że większość z Was po obejrzeniu poprzedniej części kursu będzie potrafiła odnaleźć się w tym środowisku i wyciągnąć z niego informacje potrzebne w prowadzonych śledztwach. Fora internetowe, gdzie można znaleźć dane wyciekowe, nie są rzadkością. Nie będę omawiał każdego z osobna. Zasada zakładania konta i korzystania z nich jest niemal identyczna jak na poprzednim przykładzie. Podam Wam jednak kilka adresów na wypadek, jakbyście czuli niedosyt. Teraz wróćmy do strony, którą już widzieliście, a być może macie założone tam już konto. Przechodzimy do świata Darknetu na forum Cebulka. W jednej z zakładek mamy taką o nazwie bazy danych. To tutaj wrzucane są wszelkie wycieki dostępne w internecie. Po wejściu w tą zakładkę zobaczymy, że są tutaj zbiory nie tylko dotyczące polskich internautów, mamy wycieki z różnych krajów. Tu na przykład będziemy mieli do pobrania bazę z serwisu Facebook, o której wspominałem w poprzedniej lekcji. Część z postów widoczna jest dla wszystkich użytkowników, lecz są i takie, do zobaczenia których potrzebna jest odpowiednia reputacja. Jest to system punktowy, gdzie punkty te przyznawane są użytkownikowi przez innych użytkowników za aktywność na forum. Oczywiście miejsc w Darknecie, gdzie zamieszczane są dane wyciekowe, jest wiele. Żeby je odszukać, można skorzystać z jednej z zaprezentowanych wcześniej wyszukiwarek sieci Tor. Na koniec pokażę Wam jeszcze stronę, która pozwala nam sprawdzić, czy nie staliśmy się ofiarami wycieków danych. Strona ta analizuje bazę danych pod kątem pojawienia się tam naszego adresu mailowego.
czyli najczęstszego selektora podlegającego takim wyciekom. Autor zindeksował prawie 700 incydentów i to w ich rekordach sprawdzamy, czy nie ma tam informacji o nas. Oczywiście strona działa pod kątem informacyjnym. Te bazy nie są dla nas dostępne. Wyświetla się jedynie informacja opisująca, z jakiego incydentu pochodzą. Przechodzimy zatem pod podany poniżej link. Wypróbujemy to narzędzie i wpiszemy jan.kowalski@gmail.com. Wyskoczyło nam ostrzeżenie, że mail ten pojawił się w różnych wyciekach. Przechodzimy niżej, gdzie widzimy już szczegóły na ich temat. Mamy tutaj datę i firmę, która była administratorem informacji. Jeśli w teorii chcielibyśmy wykorzystać tą stronę do złych celów, wystarczy wpisać mail, który nas interesuje. W momencie pojawienia się alertu o wycieku, sprawdzamy, o jaki konkretnie chodzi i wyszukujemy go na jednej ze stron, o której wspomniałem w tej lekcji. Oczywiście to tylko teoria. Na tym zakończę tą lekcję. Informacje przekazane podczas tego działu pozwoliły Wam zrozumieć, jak powstają dane wyciekowe, do jakich incydentów dochodziło oraz jak wyglądają oraz gdzie zamieszczane są takie informacje. Choć korzystanie z tego typu źródeł może być naruszeniem prawa, to same w sobie z pewnością mogłyby być bardzo przydatne w prowadzonych śledztwach OSINT-owych. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego rozdziału.